Cześć, z tej strony CreepyTubeGame, dzisiaj witam was już, uwaga, uwaga, w szóstym, nie piątym, w szóstym odcinku z EAFC 24, nowy sezon, nowy klub, poprzedni odcinek zaczęliśmy, no nawet spoko, mamy zwycięzcę nagrody, no i oczywiście to musiał być Manchester City, tylko kim jest ten zawodnik, czy to jest Bob, czy to jest Lewis, czy Lewis, czy kto to jest, Bob, dokładnie, Oscar Bob zdobywa rozgrywkę, to ja go chyba kupię, a, żartowałem, zapomniałem, że ja jestem w Brighton, czyli w lidze angielskiej. Także, chcę tylko zobaczyć tutaj jakkolwiek, czy byśmy mogli na przykład, jeżeli byśmy chcieli odejść, czy możemy gdzieś indziej zagrać niż Premier League. Oczywiście, że możemy zagrać indziej. Jest Inter Mediolan, oczywiście, który możemy odbudować. Jest Juventus, AC Milan, Fiorentina, Roma, Lazio, może pewnie, Atalanta, Napoli, tylko Liga Włoska. Ja tak mówiłem, że do Ligi Włoskiej mógłbym iść szczerze. Mogę to, ała, się gwizdnąłem łokciem, ała. Dobra, więc przechodzimy do pierwszego spotkania i nie jedyne spotkania. Bo tutaj trzeba jakkolwiek patrzeć. Asante! No oczywiście! Zapraszam do pierwszej jedenastki, naprawdę! Serio teraz ci mówię, zapraszam! Stary! Ty robisz takie bomby, ty uciszasz cały stadion Manchesteru City. I ty mówisz, trenerze, czy ja mogę dzisiaj zagrać? I śmiało wchodź, proszę bardzo, Ferguson musi odpocząć cię. Dobra, March, tutaj Igor, bo ma większe jakkolwiek tutaj... No jakby to, no kondycję ma wyższą, no kondycję, no skupienie Gilmour ma słabe, ale to nam nic nie zrobi, a Santen, no słaba kondycja, ale no jakby to powiedzieć, nie umrze. Dobra, więc niech wejdzie sobie Nkiso i tak wyjdziemy tym składem. Wychodzimy tym składem na mecz z Cardiff, a Santen i Fatih sobie poradzą jakkolwiek, będziemy sobie później robić zmiany, więc widok taktyczny, rozpoczynamy. Mecz pucharowy, EFL Cup. Brighton kontra Cardiff. Ważne dla nas zwycięstwo. Drugi raz z rzędu gram z Cardiff, ponieważ w poprzednim odcinku Norwicha dosłownie przegrali... No, prawie z nim przegraliśmy, bo bramkarz został w wylewu. Także, moi drodzy, rozpoczynamy. Chińczyk, Brighton, lecimy. Moi drodzy, tutaj muszą być ważne trzy punkty. Żółwik jest i gramy spotkanie na wagę. Grania dalej w pucharze. Wind. Już pamiętam wszystkich na pamięć prawie. Jest Bedzenji. O Douda. Colwill. Pięknie. Enkiso. Może spróbuję ten youngster. Enkiso. Tomas Asante. Proszę bardzo. Fatih Asante. A teraz piłka niestety. Kurczę. No nie zadziałało, ale widzę, że gramy lepiej niż oni na pewno. Bowler. Co to gra? Slayers? Clash Royale Reference. Nie? Colwill, jest szansa, wybicie na lewą stronę, Godmundson chyba. Winter. Winter. Odouda. Dobra, rożny chyba. Odouda, dośrodkowuje. Nie spodziewałbym się, na pewno nie trafi, na pewno, znając życie. O Boże, jaki strzał. Piękny, fenomenalny strzał. Stary, więcej takich. Więcej. Widzisz tam po prawej tych wszystkich kibiców na Brightona? Oni wierzą w nas. Nie ma waszych kibiców, gracie na naszym terenie. Estupinan. Ja Pedro. Fatih. Asante. Asante próbuje jeszcze tylko niestety po raz kolejny odebrali mu obrońcy. Igor. Aj, aj, aj. Mejte. Bowler. Odouda. Colwill, Mejte. Ja Pedro, Fatih. Oj, wybiegnij! Strzał! Fuh. Jak pierdylnął! Fatih! 1-0! Wyleciał za obrót, dosłownie obrońcy już się potykali o własne nogi, a Fatih strzela po krótkim! Pod krótki słupek, no i mam 1-0.
takie trzy punkciki to mnie zadowalają, na pewno. 100% mnie zadowalają. Uwielbiam takie punkty, tak to mogę wam powiedzieć. Uwielbiam takie zdobywanie. Uwielbiam takie zdobywanie punktów, oczywiście. Call Mate. Call wheel. Enkiso. Środek grza Pedro. Bowler. Siopis, Colwill, Odouda strzela! Wybijaj to. Brawo. Dunk. Enkiso. Ja Pedro. Asante. Masz, ale pięknie. Masz 2-0. O Boże Święty. Zobaczmy jeszcze raz. Matko Chrysta. Jak strzelił bramę, o Boże. Mamy już zmiany. 28 minuta. Może kontuzja? Chociaż nie, bo wykulał. Chociaż może tego nie pokazywać oczywiście. Odouda. Oj, bowler. Oj, obrót, strzał, broni bramkarz. Zobaczmy. Dośrodkowanie. No tutaj musiało być wbicie z główki. Oj. Oj. No. Pff. Ale strzał. Estupinan, podanie do środka. Weltman. Weltman po raz kolejny. March. Prawa strona. Asante. Fati. Rapedro. Bramkarz poleciał. Wbicie z główki. Okej. Asante. March. Cza Pedro. Rożny. A tak pięknie było od pierwszej minuty, nie? Kurczę. Leczo, co wybronił w ogóle weź. Rozpoczyna Fati z rożnego. Wyśrodkowanie z główki. Weltman. Do Fatiego. Gilmour. Z piłką. Strzał. No. Pff. Ale strzał. Bowler. Romeo i Julia.
Meite, Ramsey, Wind, Ramsey, Odouda, Gudmundsson. Podanie jest. Dobra. Jest pięknie. Dobra, więc zrobimy na pewno zmiany, bo Fati widzę, że jest słabo. Może znowu formacja 4-4-2. Albo zostawmy. Odkują się te 3 dni. Zagramy po prostu gorszym składem. Czas zrobiłem znowu. Co ja zrobiłem? O co jest? O co ja zrobiłem ty? Kurde bela. Poczekajcie. O idź się. No. Zamykaj się! No. Romeo Ramsey. Zaczynam po krótkiej przerwie. Strzał! Panowie, no bez przesady. Serio? Serio? No co znowu? To jest bez sensu. Powinni to naprawić, a nie. Asante. Asante, prawa strona. March. Fati. La Pedro. Jest! Enkizu! 3-1. No i tutaj chyba już pozamiatane. O, z trenerem przytulas. Tak, możecie. Nie zabraniam oczywiście. I lecimy dalej. No co jest? Gołtas. Chyba jakiś gołt. Bowler. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Pięknie. Dank. Ja Pedro. Asante. Ja Pedro. Łop. Ekiso, pa. Ekiso sam. Asante, może będzie strzał gołta. No blisko. Z główki jeszcze próbujcie. Ekiso, Ekiso. Asante. Strzał nad bramką. Blisko. Nie. Niech pogręki są, bo widzę, że się sprawuje dobrze. Najpierw strzela w Lidze Europy. Teraz strzela w Carabao Cup. Zaraz Liga. Oj, Grant, Grant, będzie sam, no ja pierdyle. Czy macie 11 tempa? 3-2. A ja mówiłem, że pozamiatane. Ja chyba już lepiej zamknę mordę. March. Gilmour, oj Fati, strzał! Blisko. Teraz sobie odłączę telefon. A grzana to ładowara. Ramsey, Odouda, o Boże, o Boże! O Boże, Meites, 3-3! Ja się już chyba nie odzywam. Idź ty. Enkiso, weź jeszcze jedną strzelę, proszę cię. Proszę cię, strzel jeszcze jedną, błagam. Zrób to dla mnie, proszę. Estupinan. Gilmour. Enkiso. Asante, strzał, no i pięknie! A mówiłem, Asante, weź coś strzel. Pojdziemy mu to w szatnie, żeście nic nie widzieli. I 4-3. Historyczny mecz.
Tak samo jak z Marsydią przez 7. To nie wiem, czy będzie dobrze. Dobra, wchodź. Na tą chwilę cię wpuszczę. Na chwilę, żebyś sobie coś nie myślał. Czyli teraz będę... Ale zadowolony trener, patrz, to jest pięknie, 4-3. Woo! Schodzi. Brawo, Ankisto. Kibice szaleją. Wchodzi Dachud. Ramsey. Gudmundsson. Odołda. Pięknie. Wybierz to, wybierz to. Dobra. Okej, okay, March. Spróbujcie Fati, Asante, pięknie. Tam teraz tam, pięknie, brawo, Ja Pedro, może być szansa, Fati, będzie strzał! Rożny, mamy zmiany. Wchodzi tam Brals. No niech wejdzie sobie Adingra, niech wejdzie, już Asante zagrał swój mecz. I brawo. Asante i Enkiso popisał, co znowu? Brawo panowie, brawo. Brawo. Asante to jest taki wielkolud, taki bulldożer. No co ja zrobiłem? O, żeś jasny, gwint. Dobra. Mamy pasta Igor. Dachud. Może będzie szansa, że Pedro, strzał blisko. Przeleciało nad prawym oknem. Czy można zobaczyć powtórkę? Oczywiście, że nie. Dobra, kurde, miałem wpuścić Grysia. No, tutaj widzę, że respektuję wodza plemienia. Ja nie. Roman przegra. Odołda. Weltman, no próbuje i udało się. Ajajaj. Odołda, Mejte. Odołda. Odołda. Po raz kolejny akcja jest pięknie wybrana. Wybroniona piłka i teraz lecimy z kontratakiem. Adingra, może spróbujesz. Adingra. Czwarty! 5-3. A myślałem, że strzeli. A myślałem, że strzeli. A tu pięknie tak popatrzy, pomyślał. Będzie z niego trener zadowolony. Pyk! Była bramka. 5-3. W tym zaciekłym do samego końca meczu Carabao Cup. Mamy to. Będziemy... Przechodzimy dalej. Tylko nie jakaś, nie wiem, kurde, Manchester City, Liverpool, bo wtedy jesteśmy w dupie. Jakiś, nie wiem... Tottenham, Arsenal, może wtedy. Nawet Chelsea. Albo Swansea. Mejte. Przepycha obrońców i 4-5-4, no. Dobra, Grysz, wchodź. Nie mam nic do stracenia. Ostatnie sekundy meczu. 5-4, jaki emocjonujący mecz do samego końca. Było 3-1, nagle 3-3. I idź ty, no weź! Z tą kamerą! Ja Pedro. Dachud. Dachud. Może spróbuję coś tutaj Dachud. Ja Pedro, po raz kolejny podanie do Marcza. Oj, Adingra jeszcze może jednak coś wykona! Rożny. Blisko, blisko. Aj, aj, aj. No słuchaj, no ja wiem, że chcesz wejść czy coś, ale no patrz jak to... Okej, okay. Rozumiesz? Rozumiesz co mówię? No. Środkowanie z główki prawie. 5 minut. Idealnie, żeby Cardiff zremisowało. Idealnie. O Boże, to będzie gol.
Środkowanie, wybij to, proszę cię. 97 minuta na zegarze. Bowler. Fart, wybili to. Fartem. 5-4. I on zawodnikiem meczu. A, o Jezu, hat-trick. I także jeszcze nie przyszli dalej. Ha, El Bozo. Ratio. 16 strzałów, oni 10, ale to był emocjonujący mecz. Emocjonujący mecz. Ale jakie oceny, kurde bela, co tu się podziało? Ansu Fati 8-7, Enkiso 8-7, Asanto 8-7, Pedro 8-5, bramkarz pewnie 4,5. Mówiłem, że będzie 4,5. A tutaj? 10, potem 7,5, a tu jest już 8-7. Tylko jeden zawodnik nie grał. O, Chelsea wygrało, no nie, no szkoda. A bywa, nie byłoby beka, może ktoś odpadł taki, no odpadł. Liverpool odpada z Norwichem! Forza Norwich! Wiska! Dobrze! Brawo Norwich, brawo! Tak macie grać, a nie. Jakbyście tak grali jeszcze, jak ja robię karierę, to byłoby pięknie. Okej, odpada Newcastle, Liverpool. City odpada, proszę bardzo, panie! Jakbyście trafili na przykład na finał przeciwko Bournemouth, jest tak. Coventry, Bournemouth może być Norwich. Nie może, nie, Chelsea nie chce, Arsenal nie chce, United nie chce. I Spurs też nie. Są tylko cztery drużyny dobre, reszta taka mierna. No i czwarta my. Gratulacje, dzięki temu zwycięstwu jesteście w kolejnej rundzie rozgrywek Karabałka. Brawo, czy jesteście w stanie je całe wygrać? Możemy wygrać, jeżeli teraz odpadnie United, Tottenham, Arsenal lub Chelsea, jesteśmy na przodzie. Do trafienia w wygranym meczu. Fati bez wątpienia dzisiaj bohaterem. Jakiś komentarz? Przepraszam, że robię tak, ale po prostu ja tak robię głos i tak jest lepiej. Fati naprawdę zaimponował. Panie, dwa gole, Asante, Enkiso po prostu, podwyżka od razu. Czy były duże obawy, że kiedy klub Cardiff zdobył bramkę w ostatnich minutach meczu? To nieistotne. Panie, 5-4, weź tam, utkaj łeb, 5-4 wygrywamy. I tyle. Jest wygrana? Są 3 punkty? Znaczy nie, 3 punkty nie. Okej. Okay. Nie ma za co, Asante. No nie musisz mi dziękować, że strzeliłeś asysta, to po prostu jesteś, no, fenomenalnym zawodnikiem. Dobra, więc tutaj musimy tak robić. No, po prostu, ja pitole, nie wierzę. Dobra, kondycja. Ty się na skupieniu skup tam. Ty na kondycji, tak samo, Igor. Tu może być... Tutaj teraz tak, nie, o Boże Święty, teraz skupienie na pewno, tutaj no jest kondycja, no tutaj Dingra, Fati na pewno też musi mieć kondycję, Estupina no ma kondycję, będzie robić kondycję, musi zrobić sobie mitoma, ale żartowałem, musi zrobić sobie skupienie, nie kondycję. I tutaj neutral. I chyba powinno być wszystko dobrze. Zobaczmy sobie zespół, ja chcę tylko zobaczyć jak wszyscy wyglądają pod względem overall coś, nie, Fati plus 2, jego chyba nie będę kupować, ja zostawię sobie na Barcelonę. Jest Dunk, Estupinan. Gdzie jest Asante? Where is Asante? Where? Where is Asante? Gdzie on jest? Gdzie on jest? On jeszcze niżej jest. Tu plus 2 overalla, wart jest 3 miliony. Statystyki 6 bramek, 4 asysty. To jest po prostu... Fantastiko te oceny oczywiście. Także teraz mecz przeciwko Evertonowi, który ma tyle samo punktów co my. Ja tu jest niżej, HL Bowls oczywiście. Konferencja, okej, okay, powiem tak. Everton! Na luście! Trzeba przyznać, że idzie wam naprawdę świetnie i wielu wskazuje na to, że strefę spadkową uda wam się ominąć szerokim łukiem. Tylko czy zdaniem sztabu szkoleniowego nie da się mi dokończyć? Czy skład pozwala myśleć o utrzymaniu wysokiego poziomu? Zdecydowanie. Ludzie, jak jest Asante i Kiso, no to jest duo zabicia. Ono tak to, jakkolwiek tutaj zrobi, zawsze patrzę, o, Cardiff City, ten rywal dał się wam we znaki, zwycięstwo niemal wymknęło się z rąk, jakie więc panują nastroje w drużynie. Jak kształtują się humory po ostatnim meczu, taktyka się sprawdziła, jeżeli gramy taktyką z pomocnikiem defensywnym i ofensywnym, to jest jakkolwiek, mamy 5, jakkolwiek w obronie i 5 w ataku i jeszcze bramkarz jako 6. Wasz zespół jest jak ostatnio w tej formie. Ostatnio oglądaliśmy parę waszych świetnych występów. Czy zespół trzyma taką formę? Oczywiście! Jak teraz wygrywamy z rywalem, to każdy daje 1000 na stół. Tak? Możemy się założyć, a tu bum, przegrana będzie.
Dobra, raport 4-4-1-1. Okej, Dele Alli wchodzi. Pickford jest Tarkowski. Young, Bato, Keane, Mikolenko, Danjuma, Braithwaite. Co tu jeszcze jest? Chermiti. Chermiti? O, to ciekawy transfer. Dobra, zagrajmy. Szybka symulacja. No jest 3-1. Asante, Gilmour z czerwoną. Dobra, poradzimy sobie jakkolwiek bez niego na spokojnie. Asante, on wszedł. Boże, Pedro, o cholera, Asante, oj. Pedro, kontuzja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ile kontuzja? Ile, miesiąc? 4 tygodnie, Asante. Asante. To jest twój moment. Asante, wchodzisz. Nie, bez dyskusji nawet. Może będzie jakiś tu jakiś zmienny. Ale tutaj się pobawimy. Ale tu się zaraz zabawimy. Ojo, jak gramy z Ajaxem, to ja wypuszczam gorszy skład. Wypuszczam gorszy skład i bez dyskusji nawet. Co? Co? Tylko już tu dodałem? A to ja nie wiem, ja chyba jestem głupi, chyba jestem jakiś, nie wiem. Ja już nie pamiętam, co robiłem 5 minut temu, nie? 4 punkty dla Ajaxu, więc wychodzimy gorszym składem na pewno. Konferencja. Hello, hello, my friends. We are gonna win tomorrow. Today, yeah, today. Dobry wynik najbliższego meczu sprawi, że występów w rozgrywkach UEFA Europa League nie zakończycie na fazie grupowej. Jesteście pewni swego? Wszystko zależy od nas. Gramy formacją inną. Wpuszczam Modera, wpuszczę sobie innych zawodników. Niech sobie odpoczną. Jak będzie wyglądać drużyna, skoro dziś nie wystąpi João Pedro? Mamy dużo jakości w zespole. Panie, jeżeli Asante wchodzi jako ten z West Bromu, to jest dobrze. W ostatnim meczu nie było wątpliwości, kto był lepszy. Czy ten wynik wpłynie na morale waszego kolejnego rywala? Klubu Ajax Amsterdam. Chłopcy zagrali wybornie. Widać było, że naprawdę umieją grać, więc teraz przechodzimy do gorszego składu. Jako iż mamy takie zapoczątkowe i ja chcę zagrać gorszym składem, grają formacją 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. Czy coś tu się zmieniło jakkolwiek? Chyba Hato jest początkowym. Perez chyba nie było. Sutallo. Nie wiem, kto tam był jeszcze, nie mam pojęcia. Dobra, więc na pewno zmieniam formację i zmieniamy, bo tutaj popatrzcie sobie, moi drodzy, jak to wygląda. Jak to tutaj świetnie wygląda! Byśmy sobie wpuścili Modera, byśmy sobie wpuścili może Lalanę. O, to nawet nie jest, kurde, jakoś dziwnie. Może zmienimy formację. Może zmienimy formację na 4-4-1-1. Jeżeli jest formacja 4-4-1-1, więc zmieniamy. I tak, zmieniamy na pewno ofensywnie. Więc tak, Asante wchodzi na początkowym, wchodzi teraz sobie tutaj Lalana, wchodzi Jakub Moder. Tak, dobrze mówię, Moder? Jakub, bo już kurczę nie chcę go pomylić. Wejdzie sobie z początku, na pewno tutaj wejdzie sobie Enkiso, Verbrugge może zostać, wchodzi Igor. Nie, dobra, nie. Niech we. Nie, dobra, ryzyk, nie wejdzie sobie Samuels. Może on jest tragiczny, ale dajmy mu szansę. On jest młody, on ma 20 lat. Więc dajmy mu szansę. Tutaj teraz na Eśpę damy sobie Milnera. O takim gramy teraz potężnym składem. Może kogoś jeszcze stąd. A nie, przepraszam, miałem dać jeszcze Balebę. To dajmy sobie Grysztu i Baleba wejdzie od pierwszego składu. No, Baleba ma dobre tempo. I tylko tyle. Albo możemy dać Milnera za Wertmana. To też byłoby chyba ciekawe. Chociaż minus jeden jest, no to nie. Może ktoś jeszcze tutaj by posłużył miejsca. No, Mullins, ale gramy z Lalaną. Więc taki mocno zmieniony skład. Gramy z Onikiem 56 overalla. No, proszę bardzo, ale Asante tutaj myślę, że zrobi robotę. Nie mówiąc oczywiście o tym, że nie zrobią. Po prostu idą po wygraną. Jeżeli przegramy na przykład jedną bramką z Ajaxem, to ja się nie obrażę. Gramy po prostu drugim składem, mogę powiedzieć. Tylko Asante, no. Werbruggen jest i ktoś tam jeszcze był. Ten podstawowy. Jest Ajax, jest Brighton. Zobaczmy, czy będzie pokazanie. Brawo, brawo. Asante chyba, proszę bardzo, tutaj ta strzał. I to może być przewidywane, że dzisiaj Asante strzeli gola. Jak strzeli gola, to uciszy wszystkich ludzi, którzy myślą, że Asante był flopem do kupienia. Że go nie warto było kupować z West Bromu. A tu proszę, taki już huk zrobił w tej drużynie. Bergwijn. Zobaczmy. Brobej, lewa strona, Bergwijn.
Bro, babe, zobaczmy, lewa strona tutaj teraz begrywaj, po raz kolejny bro, babe. Tahirovic. Może jednak spróbuj, Sosa. Ośrodkowanie z główki, wybicie. Też może jeszcze być akcja, jest wybicie na aut. Wykonywać aut będzie, a jak? Amsterdam. Tahirovic. Perez. Bergwijn. Sosa. Asante, Lalana, zobaczmy co on potrafi. Enkiso, Lalana, Asante. Czy tam wychodzi lewy obrońca? Asante, dawaj, Asante. Asante, próbuje, Asante, strzał! Ktoś coś mówił? Czy ktoś coś mówił? Nie? Też mi się tak wydaje. Asante zobaczy, pyk, 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 tutaj pięknie, PUM! I Rulli wyciąga piłkę z siatki. Aż normalnie mi się włosy spuciły, poczekajcie chwilę. Tak będę trochę komentować, bo muszę wytrzeć. Tahirovic, Hato, podanie do lewej strony, Bergwijn. Teraz tutaj będzie okiwanie prawego obrońcy Brobe. Jest podanie na lewą stronę. Bergwijn może być akcja sytuacyjna na stronie bramki. No próbuje podanie do tyłu. Brobe broni! Verbruggen broni! Teraz tutaj wykonuje rzut rożny. Kto to jest? Nie kojarzę go, bo to jest chyba jakiś, nie wiem, akademia może? Kto to jest? A, Van de Bommel! Sosa! Rożny. Po raz kolejny. A się dziwi. Jak to nie wpadło? Jak to nie wpadło? Zobaczmy jeszcze raz. Boom. Nie ma i Verbruggen. Berguis. Środkowanie. Sosa z główki broni Verbruggen. Bergwijn, Perez, Brobej, oj pięknie, Adingra. Adingra. Tomas Asante, Weltman. Weltman, zobacz, coś tutaj będzie próbować, niestety porąbały mu się strony. Brobej, Berguis. Brobej wleci na prawą stronę. Oj, tutaj teraz będzie może wybiegać. Chyba, że podejdzie do tyłu. Oj, próbuję, ale nie no, dunk. Dunk na posterunku. Igor. Weltman. Moder. Moder, zobaczmy. Akcja. Podanie do Adingry. Adingra, piękne podanie do Weltmana. Weltman, prawa strona boiska, może być sytuacja. Asante! Blisko. Blisko było. Za blisko. Sosa, Tahirovic, Bergwijn. Zobaczmy, Bergwijn. Oj, Moder. Weltman, Adingra, prawa strona boiska. Przyjęta piłeczka. Bergwijn z akcją. Tahirovic. Bergwijn. Weltman. Przejęcie Sutallo. Sosa. Sosa. Van de Boomen. Zobaczmy Gai.
Środkowanie, wybicie pięknie jeszcze raz. Może być akcja Tahirović. Piękna obrona. Adingra. A niestety. Brobej. Szansa Tahirović, strzał 1-1. No musiało się to w końcu zdarzyć, no. Coś tu śmierdziało. Jeden jeden, remis. Może być. Zobaczmy jeszcze raz. No, nie było szans nawet. Zobaczmy. Teraz coś jeszcze wykombinują. Lalana. Moder. Asante. Moder. Adingra. Pięknie. Moder. Czego kończysz? Ja nie rozumiem. Dobra. Więc może teraz sobie wejdzie może... Albo wpuścimy na koniec, nie wejdzie sobie ta smachekka. Lecimy. Jeden punkt i mamy gwarantowaną wyjście z Ligi Europy. Z grupy. Z Ligi Europy nie wyjdziemy. Baleba. Van de Boomen, Brobbey, Van de Boomen. Wylew. Cie! Co? A dla nas. A. To oczywiście było. Igor. Powolnie piłki. Wybicie, może przejęcie piłki, ale model piłkę przyjął. Ja nie mogę. Samuels. Weltman. Łobosz. Lelona. Tahirović. Berguis. Van de Boomen. Bergwijn. Pięknie. Asante. Widzę chyba 1-1. Właśnie. Asante próbuje tutaj prawą stronę, Weltman do środka, Asante po raz kolejny, Weltman. Adingra, może być szansa, no czemu tak długo czekał? Strzelasz i tyle. Ok, mamy out dla nas. Zmiana w Ajaxie. Tahirović schodzi, wchodzi za niego. Medić. Weltman. Moder. Weltman. Igor. Adingra, niestety nie udało się. Brobej. Łow. Dobra, wchodź. Znowu się kłóci, kurde. Do nas chodzi, wchodzi do niego marcz. No i teraz rozpoczyna się zabawa. Van Hekke. Igor. Samuels. Samuels.
Okej, okay, nasz aut. Moder. Moder próbował, ale no kurczę. Blisko, blisko. Sosa. Ja nie mogę ich obwiniać. Nie gramy słabej piłki. Gramy dość innym składem. Samuels, brawo! Udało ci się odebrać chociaż przez chwilę piłkę. Brawo! No szkurde Bela! Czemu jak chcę zobaczyć zmianę, to mi kamery zmienia? Bergwijn, Berguis, Van den Boomen, Bergwijn, Perez, Bergwijn, Dingra, Asante. To tam się wysuwa. March. Może jednak będzie akcja na 2 do 1. Takim składem wygrywamy. Asante. No próbował, próbował jeszcze strzał na bramkę, ale niestety. Blisko. Dobra, wchodź na chód, wchodź. Bergwijn schodzi. Nie wiem, kto na niego może wejść. A, ma kołtance. Baleba schodzi, wchodzi za niego. Tahud. Ostatnie 8 minut. Zwykłego, no, nie wiem, ja liczę czasu doliczonego. Van den Boomen. O, daj, 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 dobra, okej, okay. Mamy czanty polskie. Medić, Berguis, Van den Boomen, blisko. Adingra, Moder, Moder Decoder, Enkiso. Berguis, Brobej, Van den Boomen, Medić, Van den Boomen, Brobej. Sosa. Oj, dośrodkowanie, strzał broni. Ostatnia akcja. Za minę? Co? Nie, 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 nie. Schodzi Brobej. Chodzi za niego Akpom. Ośrodkowanie w pole karne, strzał na bramkę! Koniec meczu, okej. Okay. Nie był to zły mecz. Mamy gwarantowane wyjście z grupy. Definitywnie. Więc zobaczmy sobie statystyki. No mieli, no po prostu mieliśmy strzał, ale kurczę to poszło. Asante, zawodnik meczu. No nie wiem dlaczego, kurczę, takie są jakkolwiek tutaj oceny. Jak dla mnie zagrali dobrą piłkę. 5-1, serio? Van Hekke? Kurczę, tu Brobej 7-4, tutaj 7-7 Asante. A jak ta Marsylia? Remis! Wow, Raków remis i przegrywają, do widzenia. Oni tam już szans nie mają, idź ty! Gratulacje, macie awans! Jakie wrażenia po meczu? Zagraliśmy bez jedną piłkę. Na tym nie koniec na pewno, może zagramy jeszcze raz taki mecz, na przykład za Katyny postawimy na ten gorszy skład. Jeżeli teraz gramy z Marsylią, to wychodzimy podstawowym. Czy zespół nie tęskni za strzeleckim popisami kondycjonowanego gracza? Czy sztab trenerski sądzi, że João Pedro mógł pomóc drużynie wygrać dzisiejsze spotkanie? Czy João Pedro mógł dać dzisiaj drużynie zwycięstwo?
Patrzymy na zespołanie na jednostki. Asante jest, jest Enkiso. Mamy Fergusona, Ansu Fatiego, Adingre, Marcza, Lalane, wszystkich. Zdaje się, że drugi mecz, z którym Ajax poszedł zgodnie z planem. Dlaczego nie zdołaliście rozrzucić swoich warunków? Chłopaki byli zmęczeni. I na pewno wychodziliśmy drugim składem. No naprawdę źle nie poszło. Nie przegraliśmy, mamy tajny punkt, więc jest jakkolwiek dobrze. Okej, dobra, do widzenia. I teraz będziemy mieli mecz z Sheffieldem. No, widzę, że od 10 miejsc dzieli 8 punktów, więc rewelacja. I zobacz, może nam już pokazali z kim. A dobra, a więc tak, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jeszcze sobie tylko zobaczę, gdzie tam nie będzie spoileru, z kim gramy w Carabao Cup. Nie ma, okej. Okay. Więc mamy zwycięski puchar, Liga Europy oczywiście, dobra, Ajax i zwycięstwo z Evertonem, więc jest naprawdę git. Także, moi drodzy, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć. Jest, dobra, jest Bournemouth. Lecimy po wygraną!